Wszystko rozpoczęło się w tym wspaniałym ogrodzie. Adam i Ewa byli naprawdę doskonałymi ludźmi. W postawie, w charakterze, w wyglądzie to byli naprawdę piękni ludzie. W ogóle ludzie są piękni, nawet i teraz. Chociaż nie zawsze w charakterach są pięknymi. Nie zawsze nam się to udaje. Jak ktoś napisał, krajobraz, ptaki, zwierzęta, drzewa owocowe, klimat, cały ekosystem. Wszystko było doskonałe. Nawet relacje, spotkania człowieka z Bogiem były na niesamowicie wysokim poziomie. Mogli kontaktować się twarzą w twarz. Ilekroć myślę o tym, to musiało być coś naprawdę wspaniałego. To musiało być coś naprawdę cudownego. Dlatego też to, co się w końcu wydarzyło w tym ogrodzie, że człowiek spożył kawałek owocu. Jako ten pierwszy grzech, jak często się mówi, po 6000 lat istnienia planety Ziemi, po straszliwych tragediach, nieszczęściach, złości, gniewie, przestępstwach, które dzieją się dzisiaj również, moglibyśmy powiedzieć, że ten pierwszy grzech wygląda na coś straszliwie naiwnego, coś straszliwie banalnego, wręcz trywialnego. Lecz gdy popatrzymy na problem grzechu z perspektywy Boga, gdy uświadomimy sobie, że zjedzenie owocu w tym przypadku oznaczało po pierwsze brak miłości, brak zaufania do Boga, postawienie po trzecie na pierwszym miejscu słów zwodziciela, a dopiero na drugim słów Boga, to ten pierwszy niby banalny grzech wcale takim nie wygląda. Bo gdy brak miłości, brak zaufania, brak ufności w Boże kierownictwo, Boże prowadzenie i postawienie słów Bożych na szarym końcu jest tragedią dla ludzkości. Mówiąc po ludzku, jak mógł się czuć wtedy Bóg, kiedy Jego korona stworzenia tak okrutny sposób go potraktowała. Oto w trzecim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, w 21 wierszu, czytamy te dobrze znane nam słowa. To była reakcja, to była odpowiedź Boga na zaistniały grzech, zaistniałe nieszczęście. Bo wtedy nagle wszystko stało się niedoskonałe. Pojawił się lęk. Przyszło rozdzielenie. Wymawianie sobie nawzajem. Obmawianie. Przekleństwo. Nagość. Nienawiść. To wszystko stało się następstwem tego niby niewinnego grzechu. I wtedy w 21 wierszu czytamy: uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Pismo Święte nam nie mówi, skąd pochodziły te skóry, ale wydaje się, że powinniśmy się domyśleć, że musiały umrzeć niewinne zwierzęta, aby okryć nagość człowieka. To było jedyne
właściwe, słuszne okrycie, które nie tylko zabezpieczało człowieka przed chłodem, ale było również symbolem tego okrycia, które oferuje Bóg człowiekowi na rozwiązanie dylematu grzechu. Nie było innej drogi, nie było innej możliwości. Bo jaka była reakcja człowieka, kiedy zobaczył, że jest nagi? Że jest nagi. I to nie tylko fizycznie, ale również i duchowo. W wierszu 7 czytamy, 3 rozdziału, wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Czy to było dobre rozwiązanie? Uświadomili sobie bardzo szybko, jak czytamy w 8 wierszu, kiedy usłyszeli szelest przechodzącego Boga w ogrodzie, że dalej są nadzy, mimo że byli ubrani, ale duchowo byli całkowicie rozbici. Gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego po ogrodzie, w powiewie dziennym skrył się Adam z żoną swoją przed Bogiem wśród drzew ogrodu. Działanie człowieka, szukanie jakiegoś okrycia, aby zakryć nagość, tą zewnętrzną czy nagość duchową na sposób ludzki, jest nieproduktywne. Pomyślmy przez chwilę. Człowiek jest jedyną istotą w tym świecie, który nie ma wierzchniego okrycia. Musimy sobie je sami sprawić. No bo jakbyśmy dzisiaj wyglądali, gdybyśmy bez naszych garniturów, naszych sukienek, spodni, cokolwiek mamy na sobie, po prostu przyszli. Obawiam się, że widok byłby bardzo kiepski. Niedawno oglądałem film przyrodniczy z Dalekiego Wschodu. Wiecie, gdy patrzyłem na papugi i inne ptactwo, jakże kolorowe, jakże piękne, naturalne okrycie ptaków przed chłodem, ale również, żeby po prostu wychwalać tego, który jest twórcą. Popatrzmy na tygrysa, lwa, a nawet domowego kota czy psa. Kilka dni temu, idąc lasem z małżonką, wybiegły dwa psy, takie typowo domowe, ale całkiem duże, niegroźne. Naprawdę piękne te ich ubrania. Ale człowiek potrzebuje zewnętrznego ubrania. Więcej potrzebujemy duchowego ubrania, abyśmy mogli stanąć przed obliczem Bożym. Kiedy sięgniemy do Słowa Bożego, tym razem proroctwa Izajasza, 61 rozdziału i tam wiersza 10. Przeczytamy o pierwszej koncepcji starotestamentalnej ubioru, Bożego ubioru, który jest jakby powtórzeniem tego, co wydarzyło się w Edenie. Oto czytamy 10 wiersz, Biblia Warszawska. Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak kapłan i jak oblubienicę, która zdobi się
we własne klejnoty. Szaty zbawienia. Wspaniałe określenie. My możemy jako ludzie najbardziej kunsztowne ubrania wymyślić, te zewnętrzne, i nic w tym złego, chociaż to zależy od naszego nastawienia do tej sprawy, ale one niczego nie zmieniają w naszym kontakcie z Bogiem. One oczywiście pomagają nam, że możemy być uznawani za eleganckich, dobrze ubranych. I tylko tyle. I tylko tyle. A to, co jest wewnątrz, może nie być zupełnie zmienione. Ale oto prorok Izajasz z Bożego polecenia mówi: będę się radował z Pana, weselić się będzie dusza moja z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia. Oto jest coś niesamowitego. Boski ubiór, boskie okrycie. Okrycie, które może okryć wszystkich ludzi bez wyjątku. Najbardziej złych, zepsutych może okryć, aby następnie ich zacząć przemieniać, przekształcać na swój obraz i swoje podobieństwo. Wizja Zachariasza, która była czytana dzisiaj jako słowa wstępne do tego studium, pozwólcie, że je jeszcze raz przeczytam. 3 rozdział i wiersze od 1 po 5. Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana, i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana: niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim: zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł: oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Potem rzekł: włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój i przyoblekli go w szaty, a anioł Pana stał przy tym. Gdybyśmy mieli więcej czasu, sięgnęlibyśmy do 3 Księgi Mojżeszowej, gdzie jest mowa o dniu pojednania, najważniejszym dniu w roku ceremonialnym narodu izraelskiego, narodu Bożego. Najwyższy kapłan tylko raz w roku mógł wejść do miejsca najświętszego, przed Szekinę, przed chwałę objawiającego się tam Boga. Gdy czytamy to sprawozdanie, to jest to coś niesamowitego, że składał on 3 ofiary. Najpierw ofiarę za siebie, później ofiarę za lud, później ofiarę za świątynię. Za każdym razem obmywał się cały. Był ubierany w lśniąco biały ubiór, lniany ubiór, aby móc jako czysty stanąć przed obliczem Boga. I zewnętrznie wszystko było w porządku. Ale gdy czytamy tą wizję, o której wspomina Zachariasz, to mimo wszystko arcykapłan stał przed obliczem Bożym w brudnej szacie. Dlaczego brudnej? Dlaczego brudnej?
Do niego zaś rzekł: oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Bo nawet pomyślałem, a może po prostu podczas ofiarowania cielca czy innych zwierząt w tych trzech ofiarach, które składał kapłan najwyższy w dniu pojednania, może jego szata ta biała została ubrudzona, ale pomyślałem, no nie, to raczej powinno być odwrotnie. On w czystej szacie już szedł do Najświętszego. Ale jego wnętrze, jego duchowe życie niestety nie było doskonałe. Bo czy kogokolwiek z nas tutaj dzisiaj siedzących, no ja akurat stojący w tej chwili, na tym miejscu mógłby powiedzieć, że może na bazie tego, jak żyje, jak przeżył ten miniony tydzień, może stanąć przed Bogiem i powiedzieć: jestem gotowy, abyś mnie zabrał do wieczności. Gdyby nie boskie okrycie, gdyby nie boska szata, gdyby nie charakter Chrystusa Pana, który jest nam przez wiarę przypisany. Drodzy, gdy szukałem komentarza do tych szczególnych tekstów z Księgi Zachariasza, dotarłem do książki, jak sądzę, bardzo dobrze nam znanej, Prorocy i Królowie. Posłuchajmy kilka zdań, które przeczytam. Wizja Jozuego i anioła ukazana Zachariaszowi odnosi się ze szczególną mocą do doświadczeń ludu Bożego podczas końcowych scen Wielkiego Dnia Pojednania. Kusiciel stanie przy nich, przy tobie i przy mnie, aby ich oskarżać, tak jak stał przy Jozuem i sprzeciwiał mu się. Wskaże ich brudne szaty, ich wady charakteru. Przedstawi ich słabość i głupotę, ich grzech niewdzięczności i brak posłuszeństwa wobec Chrystusa, przynoszący ujmę Odkupicielowi. Będzie usiłował przestraszyć ich myślą, że ich przypadek jest beznadziejny, a ich brud nigdy nie zostanie zmyty. W ten sposób będzie chciał zniszczyć ich wiarę, aby poddali się jego pokusom i zrezygnowali z wierności Bogu. Nie wiem jak wy, ale ostatnie tygodnie naszego rodzinnego życia są chwilami, kiedy przedstawiamy pewien problem zdrowotny Bogu. Wtedy wróg naszych dusz chce nam przypomnieć nasze doskonałe życie, w cudzysłowie doskonałe życie. Może błędy, które popełniliśmy 10, 20, może 30 lat temu, aby nam pokazać, no ale z czym ty przychodzisz do Boga? Z czym ty do Boga przychodzisz? Dopóki nie zrozumiemy, że wyznane grzechy zostały wrzucone w głębokości morskie i chociaż nieraz konsekwencje tych naszych upadków, błędów, grzechów przez dziesięcioleci dzisiaj dają znać o sobie, być może w naszym zdrowiu, w naszym życiu, bo żyliśmy zbyt nerwowym, stresującym życiem. Nie dajmy się zwieść zwodzicielowi, że Bóg nas nie kocha, że Bóg nam nie przebaczy, że Bóg nam nie pomoże, bo nie zasługujemy na to. Bo nie zasługujemy jako ludzie. Nikt nie zasługuje na zbawienie. Dlatego też Chrystus Pan umierał,
Gdyby ktokolwiek mógł zasłużyć sobie sam na zbawienie, Golgota nie byłaby potrzebna. Golgota byłaby daremna. Szatan dobrze wie o grzechach, do których popełnienia skusił lud Pana, a swoje oskarżenia wobec wierzących opiera na twierdzeniu, że wskutek swych grzechów odrzucili oni boską ochronę, a więc teraz ma prawo ich zniszczyć. Oznajmia tak samo jak on, że tak samo jak on zasługują na wykluczenie poza krąg pańskiej przychylności. Mówi, czy to są ci, którzy mają zająć moje miejsce w niebie i miejsce aniołów, którzy przyłączyli się do mnie? Oto twierdzą, że są posłuszni prawu Boga, ale czy rzeczywiście przestrzegają Jego przykazań? Czy nie stawiali własnych spraw ponad służenie Panu? Czy nie miłowali rzeczy tego świata? Przepraszam. Spójrz na grzech znaczący ich życie. Spójrz na ich egoizm, złośliwość, wzajemną nienawiść. Czy Bóg, który wygonił od siebie mnie i moich aniołów, ma nagrodzić tych winowajców, którzy popełnili podobne grzechy? O Panie, jeżeli jesteś sprawiedliwy, nie możesz tego uczynić. Sprawiedliwość wymaga wydania na nich wyroku skazującego. Nie wiem, jak jest w waszym zborze, ale pamiętam zborze Nierodzim. Byłem małym dzieckiem. Ile w tym zborze było egoizmu? Ile było nienawiści? Brat z bratem nie rozmawiał nieraz przez lata, bo stanowisko mu zabrał starszego zboru czy drugiego starszego zboru. Ja jako mały chłopak wtedy myślałem, o co ci ludzie walczą? Przecież piastować urząd w zborze, kościele, to jest niesamowity, tak, przywilej również, ale niesamowity ciężar, niesamowity obowiązek, wiążący się z wieloma wyzwaniami, trudami, problemami. No ale niestety, tak to bywa do dnia dzisiejszego, jak było z 12 apostołami, kiedy Jan i Jakub przyszli do Chrystusa Pana, Panie, chcemy jeden, aby siedział po prawicy, drugi po lewicy, kiedy Ty założysz swoje królestwo. Tak de facto to prosili, aby jeden wisiał na jednym krzyżu, a drugi na drugim krzyżu. Bo przecież Chrystus Pan na krzyżu utwierdził swoje królestwo. My jako ludzie często zupełnie obok idziemy drogą chrześcijaństwa. Nie jest to zupełnie droga Chrystusa Pana, o czym zresztą dzisiaj w szkole sobotniej studiowaliśmy. Ale drodzy, nie mogę nie zakończyć tych cytatów tymi słowami, które jeszcze nie przeczytałem. Choć wyznawcy Chrystusa zgrzeszyli, to jednak nie poddali się władzy przedstawicieli szatana. Wyrazili skruchę i w pokorze szukali Pana, a boski obrońca wstawiał się za nimi. Ten, który najbardziej został obrażony ich niewdzięcznością, który zna ich grzech, ale i skruchę oświadcza. Niech cię zgromi Pan, szatanie, ja oddałem za nich życie. Wyryłem ich na moich dłoniach. Owszem, ich charaktery
nie są doskonałe. I upadli oni w swoich staraniach, ale wyrazili skruchę, a ja przebaczyłem im i przyjąłem ich. Drodzy, nie najlepsze życie każdego z nas, chociaż ono jest możliwe dzięki Bożej łasce, jest rękojmią przyjęcia nas w dniu ostatecznym przez niebo. Tylko ofiara Golgoty, tylko to, co Chrystus Pan uczynił, jest zadośćuczynieniem, abyśmy mogli kiedyś powrócić do Edenu. Dlatego też i Nowy Testament, o czym już nie będę zbyt szeroko mówił, podaje nam wiele wspaniałych przykładów, bo nie tylko przykład odzienia Adama i Ewy, nie tylko przykład kapłana Jozuego, ale myślę, że najpiękniejszy przykład Nowego Testamentu to historia syna marnotrawnego. Przeczytam tylko jeden tekst, 22, 15 rozdziału Ewangelii Łukasza. Ojciec zaś rzekł do swoich sług, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi. A później szata weselna, którą sprawił król dla wszystkich zaproszonych. Król nieba zaprasza ciebie i was i mnie, nas wszystkich, oferując nam szatę swojej sprawiedliwości. Tylko w niej będziemy mogli kiedyś przekroczyć bramy niebios. Końcowe teksty otwórzcie razem ze mną. Księgę Objawienia, 7 rozdział najpierw. Z 7 rozdziału czytam najpierw wiersz 9. Potem widziałem oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. Z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem odzianych w szaty białe, z palmami w swoich rękach. Wiersz 13. I odezwał się jeden z starców i rzekł do mnie, któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I wiersz 14. I rzekłem mu, Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. I wybrali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Kiedykolwiek słyszę czy czytam w Piśmie Świętym to słowo, przyszli z wielkiego ucisku. My, adwentyści, ciągle patrzymy w przyszłość. Jak już dzisiaj chyba ktoś powiedział, kiedy będzie prawo niedzielne, kiedy będzie prześladowanie i tak dalej. Ale muszę wam otwarcie powiedzieć to dzisiaj, że ja na to patrzę jeszcze trochę inaczej. Ten ucisk już dzisiaj jest. To walka, ta walka o nasz umysł, nasze serca już się rozgrywa. Bo czy przyjdą w naszym życiu prześladowania, czy nie? Przecież to, co wydarzyło się za czasów Mardochaja czy Mardocheusza i Estery, jest jakby kopią tego, co ma się wydarzyć tuż przed wtórnym przyjściem Chrystusa Pana. O ile krew męczenników w średniowieczu, w tym wielkim ucisku, miała znaczenie, bo ona była zroszeniem ziarna Ewangelii. Tysiące, jeżeli nie miliony, przychodziły do Chrystusa. Ale w momencie tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa Pana nie będzie to miało żadnego znaczenia, żadnego sensu.
Oczywiście szatan będzie chciał zniszczyć lud Boży i może przeróżne rzeczy uczynić. Ale on doskonale wie, że to dzisiaj jest dzień przygotowania. Dziś żyjemy w godzinie sądu Bożego. I to dziś Bóg chce, aby nasze umysły, nasze serca, nasze życie były całkowicie pod Bożą kontrolą. Wtedy nie musimy się absolutnie bać tego, co przyjdzie, czy nie przyjdzie w naszym życiu. Bo przecież nie wszystkich musi to doświadczyć. Tego nie wiemy. I trudno nam to po prostu przepowiadać w jakiś kategoryczny sposób. Ze wszystkich krajach wszyscy ludzie, wszyscy zbawieni będą po prostu pod tym pręgierzem. Natomiast to, co jest tu powiedziane, wracając do 14 wiersza. Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. Czy ten wielki ucisk nie przeżyli nasi rodzice, nasi dziadkowie, nasze poprzednie pokolenia, które już nie żyją? Czy nie było godzin próby w ich życiu? Czy nie było chwil doświadczeń, no może nie związanych z życiem albo śmiercią? Chociaż i takie przypadki były. Dlatego też patrzmy na to szerzej. A to, co jest absolutnie najważniejsze, to to, że do jakiegokolwiek okresu byśmy wzięli te słowa, to wszyscy mogą wyprać swoje szaty, swoje charaktery i wybielić je tylko w krwi baranka. I tak było w pierwszym wieku, tak było w czasach średniowiecza, tak jest dzisiaj i tak będzie tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi ocalenia. Dlatego też w Księdze Objawienia, 3 rozdziale, 18 wierszu czytamy te ostatnie słowa Bożego. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wracając do komentarza, który czytałem przed chwilą z książki Patriarchowie i Prorocy, znajdujemy tam również i takie słowa. On, Jezus, przedstawia nas Ojcu, ubranych w białe szaty, Jego własnego charakteru. On broni nas przed Bogiem w naszym zastępstwie, mówiąc, zająłem miejsce grzesznika. Nie patrz na to nieposłuszne dzieciem, lecz patrz na mnie. Patrz na mnie. To jest niesamowite. W minionym tygodniu czytałem pewną ciekawą książkę Krzyż Chrystusa Tony Kellera, prezbiteriańskiego duchownego, który pracuje w kościele w Nowym Jorku, ma około 5000 wyznawców. Pisze bardzo ciekawe komentarze do różnych ksiąg Pisma Świętego. I w wspomnianej książce znalazłem historię z życia hrabiego von Zinzendorfa, który żył w latach 1700-1760, czyli właściwie tylko 60 lat żył na tej ziemi. Był jednym z założycieli kościoła morawskiego, czy braci morawskich. Przez lata
wydał praktycznie wszystkie swoje pieniądze, robiąc dobre uczynki, wylewając swoje życie dla innych. Dlaczego on to czynił? Co tak bardzo go motywowało? Jako 19-latek został wysłany do stolic Europy w celu ukończenia edukacji. Pewnego dnia znalazł się w Galerii Sztuki w Düsseldorfie, patrując się w obraz Domenico Fettiego, Ecce Homo, portret Jezusa w koronie cierniowej. Ten obraz bardzo przemówił do Zinzendorfa. Pod obrazem artysta napisał słowa, które Jezus mógłby powiedzieć każdemu z nas. Wszystko to dla ciebie uczyniłem. Co ty czynisz dla mnie? Amen.